Będę chciał zaprezentować Państwu mieszanki oraz zestawy. Czy ryby dopiszą? Zobaczymy. Dzisiaj zastosuję dwie mieszanki. Jedna będzie składała się z produktów suchych, natomiast druga z produktów gotowych, namoczonych, tak zwanych instant. Zaprezentuję również przygotowanie suchego peletu Durus w rozmiarze 2 mm. Akurat będą to zapachy orzech tygrysi oraz truskawka. Otwieramy opakowanie. Takie połączenie smaków sprawdza mi się szczególnie w porze letniej, kiedy ryby żerują dosyć intensywnie. Jest to słodki zapach, będący bardzo uniwersalny. Zastosuję połączenie pół na pół. Jest to sprawdzona mieszanka. Następnie przejdziemy do namoczenia naszego peletu. W porze letniej musimy uważać na to, gdyż woda jest cieplejsza. I cieplejsza woda może mocniej nam związać pelet, dlatego bardzo ostrożnie dodajemy wody, namaczając ją tak samo jak robimy to z zanętą, stopniowo dolewając małe ilości wody i mieszając. Oczywiście pelet musi odczekać pewien czas, aby wypić wodę i zacząć wiązać. Tak namoczony pelet zostawiamy na około od 5 do 10 minut, w zależności jak nam pelet złapie. Musimy to co jakiś czas kontrolować, sprawdzając, czy dobrze się lepi. Idąc za tym, nie puszcza. Nie da się maksymalnie rozdusić w palcach. Drugą moją mieszankę oparłem na gotowych produktach serii Instant. Będą to zapachy bubblegum, czyli guma do rzucia, tutti frutti, zapach powszechnie znany, oraz niewielka domieszka zanęty również z serii Instant, czyli nawilżonej, o zapachu wanilia. Ultra prosty i ultra skuteczny. Od pewnego czasu używam tego typu koszyczków. Dlaczego? Dlatego, gdyż swoją budową świetnie uwalnia zanętę oraz bardzo dobrze prezentuje naszą przynętę. Dalej mamy łączniczek, który powoduje, że nasz zestaw jest przelotowy, dzięki czemu ryba nie czuje oporu. I następnie standardowo przypon o długości 10 cm zakończony gumką do pelu. Na włosie. Już po 10 minutach od pierwszego zarzucenia mamy pierwsze branie i pierwszą rybę. Na razie nie daję za wygraną, ale spokojnie ją holujemy, przynajmniej taką mam nadzieję. Ryba może nie jest rekordowa, aczkolwiek bardzo fajnie pracuje. Już teraz bliżej.
przejrzysta woda w zbiorniku i widzę już rybę. Wylądowało w naszym podbieraku. I od razu przeniesiemy rybę na mat. Ryba dobrze zapięta sam kącik. Niewielki rozmiarów karpik na pelet smaku truskawkowy. Kolejne pewne zacięcie za sam kącik warg ryby. Taki pełnouski karp złowiony na pelet w smaku kukurydzy. Kolejną rybę, niewielki karp. Najmniejszy dotychczas złowiony w naszym podbieraku i od razu
jeszcze ryzę, prawdopodobnie jest to kart. Dopisywać. Miejmy nadzieję, że to się dzisiaj zmieni. Natomiast ten koleżka ląduje. Po polowaniu kilkunastu ryb, najlepszym sposobem, aby utrzymać się w blisku, będzie donet z kulami. W tym celu użyję peletu o zapachu tutti frutti. Zalęty Meusa z mikropeletem na wody stojące. Pelet o zapachu waniliowym. Zanęty o zapachu morwy. I zanęty o zapachu wanilii. Całość zalejemy posterem orzech tygrysi. Zaczniemy od zanęty na wody stojące. To będzie taka nasza baza. Ona jest z mikropeletem, który doskonale wzbogaca naszą mieszankę. Po kolei zanęta morwa o bardzo fajnej, purpurowej barwie. Zanęta waniliowa o barwie żółtej, która mocno przebije. Odrobina peletu owocowego, tutti frutti. Nie za dużo. I odrobina naszego suchego peletu z wanilii. Przedstawię teraz, jak mieszanka wygląda już po mieszaniu. Jej barwę możemy zapachu przekazać. Barwa uniwersalna. Doskonale się komponuje w nasze dno. Następnie zalejmy posterem. Nie za dużo, gdyż użyliśmy serii Instant. Bardzo gęsty i ciężko będziemy to mieszać we wstępnej fazie, ale później spokojnie wszystko przejdzie aromatem orzecha tygrysiego. Słyszymy, że sygnalizatory szaleją. Resztę zanęty nabierzemy już. Taką zanętę również możemy wzbogacić w zwykłą kukurydzę, bądź też robaki, białe robaki, cięta dendrobena. Świetnie się wkomponują. Mamy zanętę, z której spokojnie możemy formować kule. Oczywiście one do pracy będą troszeczkę mniejsze, ale wstępnie będą wyglądały tak. Za chwilę zaprezentujemy podanie kul w nasze łowisko. To nasza 17 ryba, chyba 17. Jest bardzo dużo małych ryb. Wydaje mi się, że nawet mogą nie dopuszczać do przynęty ryb większych. Aczkolwiek zabawa na tak delikatnej wędce, na delikatnym federze albo pikerze, jest przednia. Polecam bardzo serdecznie.
No i co? Ryba ląduje do wody. Mimo że mała, to bardzo ładna. Pojawiły się większe ryby. Gdzie jest największa ryba? Myślę, że to będzie 5-6 kuli. Zobaczymy, czy skusi się jeszcze coś większego. Po nęceniu odczekaliśmy, ja wiem, może 5-7 minut. Olbrzymi odjazd, mało ryba nie zabrała wędki. No i długi hol, ja wiem. Myślę, że dobre 40 minut, nawet przez chwilę operator musiał pomagać, bo hol był naprawdę potężny. No i mamy taką rybę, myślę, że 7 kilo, 7,5 kilo na moje oko. Piękna ryba. Ta sama przynęta, co przy rybie poprzedniej, czyli miękki pelet o smaku truskawkowym. Piękny kar. Dzisiejsza zasiadka będzie należała do tych udanych. Chętnie wrócę do niej pamięcią. Obrana przeze mnie taktyka sprawdziła się, co widzieliście na załączonym obrazku. Zapraszam Was, żebyście przenieśli moją taktykę na Wasze łowiska, nęcili podobnymi mieszankami oraz sprawdzali przynęty, których ja użyłem. Jeżeli Wam się podobało lub nie, skomentujcie, dajcie nam jakieś swoje rady, udostępnijcie, dajcie lajka. Na razie.